Chociaż życie wróciło do normalności już wiele miesięcy temu, dopiero 1 lipca został w Polsce zniesiony stan zagrożenia epidemicznego związany z pandemią koronawirusa. Większość obostrzeń nie obowiązywała już od dawna, ale były i takie, które funkcjonowały do soboty i dotyczyły większej części społeczeństwa, jak na przykład noszenie maseczek w przychodniach, szpitalach czy aptekach. Co jeszcze się zmienia, przynajmniej formalnie, po zniesieniu stanu zagrożenia? O tym Fatima Orlińska. Po pandemii COVID-19 pozostały dziś już tylko plakaty informacyjne, butelki na płyny do dezynfekcji i wciąż jeszcze u pojedynczych osób maseczki, przynajmniej w dłoni. To początek pierwszego roboczego tygodnia po oficjalnym ogłoszeniu przez Ministerstwo Zdrowia końca zagrożenia epidemicznego. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem został wykryty na początku marca 2020 roku, po czym w zaledwie kilka dni wirus dotarł do województwa śląskiego. W sumie w regionie było ponad 700 tysięcy zachorowań, a ponad 14 tysięcy osób zmarło. Czy wysoki procent, bo to jest niecałe 2%, jeżeli byśmy uśredniali. To jest o całe 2% za dużo ludzi, którzy niestety odeszli. Fantastyczną rzeczą, że świat nauki stanął na wysokości zadania i została wypuszczona szczepionka, która tak naprawdę jest pierwszym narzędziem w walce z pandemią i z tym wirusem. I dzięki tej szczepionce, obojętnie co by nie mówić osób nieprzekonanych, tysiące ludzi zostało uratowanych. Dziś, jak mówią lekarze, szczepień przeciwko koronawirusowi nie wykonuje się praktycznie w ogóle. W przychodniach to sporadyczne przypadki, gdy ktoś o szczepionki w ogóle pyta. Podobnie jest z testowaniem pod kątem obecności wirusa. W placówkach medycznych od 1 lipca nie trzeba już zakrywać nosa i ust maseczką. Gro pacjentów, szczególnie tych pacjentów z chorobami przewlekłymi, pacjentów z obniżoną odpornością, pacjentów chorych onkologicznie, powinni te osoby pamiętać o tym, że jednak te maseczki ich chronią, prawda? I te osoby do lekarza powinny chodzić w maseczkach. Uważam, że w okresie wzmożonego zachorowania, kiedy się zaczną grypy, takie przeziębienia jesienne, pacjenci też powinni zadbać o to, że jeżeli przychodzę do lekarza, mam podwyższoną temperaturę, to noszę maseczki. Specjaliści chorób zakaźnych ostrzegają, że trzeba pozostać czujnym, bo koronawirus nie zniknął zupełnie. W okresie wzmożonej zachorowalności województwo śląskie w ogólnopolskich statystykach przez wiele miesięcy znajdowało się w ścisłej czołówce, co wynika ze specyfiki regionu i liczby dużych skupisk osób. Sprzyja to na przykład mutowaniu wirusów. Musimy się liczyć z sytuacjami niespodziewanymi w zakresie zagrożeń chorobami zakaźnymi. I niestety to zagrożenie w jakiś sposób, jeśli idzie o COVID, może zostało zminimalizowane, ale nie zniknęło całkowicie, ale są inne jednostki chorobowe, które niestety takie zagrożenie stwarzają. No ja widzę taką bardzo realną niestety, ale perspektywę importowania pewnych chorób zakaźnych z różnych regionów świata. Nasze społeczeństwo po czasie lockdownu, po czasie ograniczeń ruszyło w szerokie rozumiane dalekie podróże. Nasi rodacy jeżdżą do różnych krajów, nie zawsze zachowując takie nawet standardowe, bym powiedział, wymogi bezpieczeństwa. Dlatego epidemiolodzy podkreślają, że to, co powinno z nami pozostać po pandemii, to nie tylko trudne doświadczenie, ale przestrzeganie zasad higieny. Zwłaszcza tej podstawowej i zwłaszcza w okresie wzmożonej zachorowalności. Częste mycie i dezynfekcja rąk, unikanie dużych skupisk ludzi, a nawet zakładanie maseczek mogą pomóc uchronić się od ciężkiego przebiegu jakiejkolwiek choroby zakaźnej.